Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie lochu na kółkach. Niestety byłem na wyjeździe, kiedy ten loch miał miejsce od piątku do niedzieli, natomiast porobiłem wam screeny, pozapisywałem walki, no i opowiem wam, co ja ogólnie o tym lochu myślę. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać swoje opinie odnośnie właśnie tego lochu na kółkach. Co byście zmienili, co uważacie, generalnie wszystko, co wam przychodzi do głowy, to możecie w komentarzu na temat tego lochu pisać. No i zanim sobie przejdziemy do głównego tematu odcinka, to dostaliśmy oficjalne ogłoszenie Hellevatora. Dokładnie tak, za tydzień w czwartek, 25 lipca, będzie otwarty Hellevator, czyli oczywiście event gildyjny. To taka szybka informacja, nie wiem, czy w sumie już jest to na poczcie. Dokładnie, Hellevator powoli zmierza ku powierzchni w najbliższy czwartek, 25 lipca. Nie na oliwione metalowe drzwi otworzą się ze skrzypieniem i zaproszą cię do podróży w dół ku twojej zagładzie. Tak więc mamy już oficjalnie zapowiedziany, kiedy Hellevator wystartuje. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o Hellevator, no i teraz przejdźmy sobie do lochu na kółkach. Co mogę powiedzieć? Oczywiście siła lochu była dostosowana do poziomu naszej postaci. Czyli jeżeli ja tutaj na Magusiu mam 560 level, no to przeciwnicy, zobaczcie, mam tutaj dla was wszystko pozapisywane, przeciwnicy mieli mniej więcej taki sam level, nawet z tego co widzę taki sam. No i mamy tutaj oczywiście 560 level i chyba kolejni mieli po prostu o jeden level więcej, dokładnie, tutaj 561, tutaj 562 i tak dalej, tu w ogóle ta gierka jest bardzo głośna, ale nie, widzę, że jest ok, tak mi się wydaje w słuchawkach. Więc no, po prostu ich statystyki, ich poziom były dostosowane do poziomu naszej postaci. No i teraz tak, loch dawał naprawdę znikome wartości expa. Były tam przewidywania, że może każdy przeciwnik będzie dawał 300 milionów. Oczywiście mowa o takim poziomie 393 plus postaci. Natomiast jak mieliśmy poziom 393 plus, no to przeciwnicy dawali nam 30 milionów expa. Czyli za cały loch, za pokonanie 10 przeciwników dostawaliśmy 300 milionów expa. No chyba, że mieliśmy level tam poniżej 390, no to wtedy nawet mniej, więc dawało nam to tyle, co jeden po prostu jakiś tam mid-game'owo-late-game'owy loszek, taki zwykły, który jest normalnie dodany do gierki. Więc no, expa za dużo to nie dawało, zawsze to jakiś tam buścik expa, natomiast no nie ma żadnych nowych taktyk na stopowanie lochów, czy robić ten loch, czy nie robić, jak to działa, bo po prostu te wartości expa były znikome. No i dobrze, mam dla was kilka screenów tutaj, robiłem wszystko na telefonie, bo tak jak mówię, no nie było mnie po prostu w domu. Natomiast oczywiście tak to wyglądało, mieliśmy odpalony ten portal, mieliśmy tak naprawdę od piątku do niedzieli czas na pokonanie 10 przeciwników, no i przeciwnicy byli naprawdę łatwi, w sensie widziałem, że co niektórzy pisali, że wydawali po 500, po 600 grzybów na ten loch, nie wiem jakim cudem, bo mi na każdej postaci, nieważne czy to był mag 560 level, czy to był tutaj berserk, czyli 357 level, nasza postać z najmniejszym poziomem, no to wszystko padało mi niemalże na strzała. Wydałem chyba najwięcej grzybów, ile na ten loch, żeby całego go wyczyścić, powiedzmy, to wydałem chyba z 15 grzybów na koncie, więc nawet jeżeli ktoś nie chciał w ogóle grzybów wydawać, tylko sobie klepał darmówkami, to i tak na spokojnie przez te 3 dni ten loch mógł zrobić, więc no nie wiem jakim cudem ludzie tyle grzybów potrafili wydawać na tych przeciwników, nie było tego chyba w SFToolsie, jeżeli się nie mylę, nie było procentów, no ale ci przeciwnicy padali po prostu od strzała. Był to taki zwykły loch, dawał nam epiki na poziomie 5 i 10, no i to było takie, powiedzmy, darmowe 300 milionów expa, nie dodawało oczywiście przeciwników do klasera, no zwykły loch, który był ograniczony czasowo, nie był jakiś fajerwerek, nie było, nie wiadomo, mówię, ile expa, dostaliśmy też dwa epiki za 5 i 10 przeciwnika, co już powiedziałem, więc po prostu, no, taki spoko dodatek, ale nie było to nie wiadomo co, nie? Nie było jakiś tam, powiedzmy, fajerwerek. No i dobrze, tutaj mamy oczywiście ten portal, jak to wyglądało. Portal na środku miasta, zresztą jak mamy jakiś legendarny loszek, czy mamy Hellevator, to również w tym miejscu to się pojawia. No i mieliśmy również, tego chyba nie mam na screenach, ale tutaj w lewym górnym rogu nad napisem Karszma pojawiło nam się, że ten event jest aktywny, że mamy taki jakby event czasowy, taka po prostu dodatkowa zakładka, tak jak tutaj mamy na przykład, nie wiem, tą dzielnicę, jak widzicie, taka dodatkowa zakładka na samej górze właśnie nad Karszmą i mogliśmy tam szybko sobie wejść do tego lochu i mieliśmy tam odliczanie, do kiedy będzie ten event. To samo będzie z Hellevatorem i
legendarnym lochem na tym nowym interfejsie. Dobrze, tyle jeżeli o to chodzi, co ja tu dla was jeszcze mam. No tu mamy taką grafikę, coś takiego się pojawiało jak wchodziliśmy do tego legendarnego lochu. No i jak kliknęliśmy wejdź, to nam się pojawiali przeciwnicy. No i dokładnie, tu mamy pierwszego przeciwnika, to są akurat screeny z naszego berserka, z tego co widzę. Więc mamy 355 level tego przeciwnika, mamy w prawym dolnym rogu klasę postaci, mamy w lewym dolnym i w prawym górnym oczywiście jakimi żywiołami się posługuję, czy są to błyskawice, czy jakieś tam inne żywioły. No i tutaj, tu w ogóle w timerze mam napisane, że 2 godziny musiałem czekać na kolejną darmową próbę, ale coś mi się zbugowało, bo inni mieli godzinę, z tego co czytałem i z tego co pytałem. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj mamy na przykład 5, jak widzicie za 5 mamy też epic pokazany, że dostaniemy, i za 10 również mieliśmy epic. Jak wyczyściliśmy cały loszek, no to mieliśmy taką grafikę. Silnik lochu na kółkach wyje głośno, gdy triumfalnie pokonujesz jego ostatniego potwora. Gratulacje, wcisnąłeś pedał do dechy. Więc no, tak to wygląda. Taki był napis. No i tutaj jeszcze, no powiedzmy, ten portal. I tyle, tyle mam dla was screenów. No mówię, nie były to jakieś fajerwerki, nie było to nie wiadomo co. Może ja wam od razu w tle odpalę, jak tutaj pokonywaliśmy sobie tych przeciwników. I chyba wszystkich, jeżeli się nie mylę, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dokładnie, wszystkich mam zapisanych. No tutaj pierwszy przeciwnik bez problemu. Pokażę wam walki na Magusiu, no bo to jest nasza najlepsza postać, najmocniejsza, najstarsza, więc wydaje mi się, że po prostu najciekawsza do oglądania. Dobrze, kolejny przeciwnik, można od razu zerknąć, jakie tutaj statystyki, jaki level. No ale wszystko nam to niemalże padało za darmo, jak widzicie. No nie wiem, wydaje mi się, że skoro to ma być event czasowy, jeszcze nie ma pokazanego, tak naprawdę powiedzianego w zasadzie, co ile będzie ten loch otwierany, no to wydaje mi się, że tego expa, jeżeli to będzie jakoś tam rzadziej, jeżeli to będzie taki zapychacz, nazwijmy to, pomiędzy Hellevatorem a legendarnym lochem, no to wypadałoby, wydaje mi się, żeby tego expa dawał więcej, no bo tu jak widzicie, wszyscy przeciwnicy dają te 30 milionów expa, no więc jest to malutko, jest to no 1/5 levela za zamknięcie całego lochu na kółkach, oczywiście mówię, po poziomie 393. Tutaj mieliśmy Magusia, bo inteligencja, padł na hita, zobaczcie, oczywiście mówię, po statystykach można sobie zerknąć, co to jest za klasa postaci, tu na przykład wojownik, także no, to można sobie w ten sposób sprawdzić. Lecimy dalej, teraz mamy Czerwu Rydzę, 566 level. No to jest zwiadowca, też padł nam bardzo łatwo. Atomowa Barbie, cyk. Tu oczywiście przeciwnicy, nawiązanie do jakichś tam, no różnych powiedzmy filmów i tak dalej. Możecie napisać w komentarzu, jakie nawiązania również wy znaleźliście. Teraz mamy Magusia. No Magusiowie też, no zobaczcie, no oni mają 91 tysięcy głównej statystyki, gdzie my mamy prawie 203 tysiąca, więc no... Nie było to trudne, nie? Nie było to trudne do pokonania. No i tutaj 10 zwiadowca. Takiego epika dostaliśmy, oczywiście te epiki też za 10 milionów. Ja na tym koncie już nie muszę, no itemy wymieniam co legendarny loch powiedzmy, albo nawet co 2 legendarne lochy, więc taki epik za dyszkę idzie fajnie sobie do Wiedźmy i dostaje 2 statystyki za darmo. No, więc taką klatę dostaliśmy z 10. A tutaj jeszcze raz, 2, 3, 4. A z 5, z tego pirata już wam pokazuję, bo nie zerknąłem. Dostaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, jakiś tam trinket. To jest wojownik, więc tu walka troszkę dłuższa. No i dokładnie, trinket również za 10 baniek na wszystkie staty. Tak to wyglądało. Tak wyglądał ten loszek na naszym Magusiu. Mówię, nie miałem żadnych problemów na żadnym koncie z pokonaniem. Może na jakimś setnym levelu, nie wiem, 150, 200, jakieś problemy się pojawiały, ale na moich kontach na żadnym nie miałem problemu. Mówię, na berserku chyba tam musiałem wydać z 15 grzybów, bo faktycznie jakiś tam opór był pod koniec. No ale no, na 10 przeciwników 15 grzybów to jest niemalże tyle co nic. A jeżeli ktoś nie chciał wydać grzybów, to mógł klikać darmówkami i też na spokojnie przez te 3 dni by się uwinął. Także tyle, chyba wszystko powiedziałem, chyba wszystko pokazałem. Tak na dobrą sprawę nic tutaj więcej do dodania ze swojej strony nie mam. Spoko event, taki... No nie jest to, nie odbija się to takim echem jak legendarny loch albo Hellevator. Za wiele, szczerze mówiąc, do gry nie wnosił. Spoko, że był, spoko, że dał 2 epiki, spoko, że dał trochę expa. No ale nic więcej, na dobrą sprawę nic więcej. No i chyba tyle, nie? Wydaje mi się, że tyle. Nie mam tutaj nic do dodania. 3 dni, fajerwerek nie było. Szybkie przeklikanie 10 przeciwników. Nawet się cieszę, że w sumie nie ogrywałem tego na streamie, czy tam nie nagrywałem wam odcinka. W sensie, no odcinek mógłbym nagrać, ale no po prostu nie zajęło nam to nie wiadomo ile czasu. Było, zmyło się, że tak powiem, skończyło się bardzo szybko. Grzybiarze to pokonali dosłownie, nie wiem, 20 sekund.
No i można było o tym loszku zapomnieć. A wy oczywiście wasze opinie dajcie w komentarzach, napiszcie, zostawcie kciuka w górę, zostawcie suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, kupujcie grzybki z kodem NEUTRAL, dzisiaj na streamie będzie rozstrzygnięcie giveawaya lipcowego i może w jutrzejszym filmiku podam zwycięzców, ale też na pewno napiszę na Discordzie, warto na Discordzie być. No i oczywiście już zaczniemy sobie zbierać numerki do giveawaya sierpniowego. W tym miesiącu szybciej, z racji tego, że jadę teraz w zasadzie jutro, w nocy jadę na wakacje, będę akurat z czwartku na piątek w nocy jechał i nie będzie mnie praktycznie do końca lipca, to was też informuję, więc dlatego giveaway lipcowy przyspieszony w tym miesiącu. Tyle ode mnie, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!